Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Honeycomb Studio. Jesteśmy coraz bliżej końca, jest 17 dzień, a ja się cały grzeję po prostu, to jest po prostu gorąco. Mam nadzieję, że jakoś damy radę, że będziemy cisnąć czym lepiej, tym lepiej, żeby po prostu jak najlepiej nasze tutaj gospodarstwo prosperowało, tak mogę tylko to powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Może się jakoś to ciekawie rozwinie. W każdym razie, jedziemy dalej ze wszystkim. Oczywiście potrzebujemy jak najwięcej pieniędzy, żeby... O, aż 9 tysięcy potrafi zarabiać już teraz. Nieźle. Żeby po prostu te promo kupować, bo to mi wejdzie na fanów, także to nie jest głupie wcale. Może to jak najdroższe jak na razie będę kupował. W sumie nie głupi pomysł jak na starcie, żeby się wypróć z tych wszystkich rzeczy. 7,5, dobra, jeszcze to kupimy, czemu nie? Mówię, każde pieniądze, jakie teraz tylko tutaj wlecą, aż 9 tysięcy ona zarabia, kurde. To ma sens już teraz, no, ma sens. Wysyłanie ich tam. Dobra, ta zarabia za bardzo stressed out, dobra, to tutaj ciśnij. Bardzo dobrze. Chyba potrzebuję trochę w zbieranie hajsu zainwestować. Bo powoli to już się przestaje robić śmieszne. Cigarety jakieś. I co my tutaj możemy? Jeszcze jeden Fury możemy dołożyć. To jest niegłupie, to jest wcale niegłupie. Subscribe. Nie, Fury będziemy cisnąć. I teraz ty masz wolny wakot, wolne miejsce, także czekaj, masz 3. Ty pociśnij, bo dzięki temu może ci bardziej urośnie 3, nie 4, 600. Dobra, to miało sens założenie tych rogów. Może jeszcze jedne rogi tutaj pocisnę. Czekaj chwilę. Także będziemy w ten sposób kminić, żeby po prostu te rogi przyprawić każdemu. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Dobra, tak, tak, jeszcze dwa promo potrzebne mi są w tej chwili. Oczywiście ja tu je próbuję jak najszybciej. Ty się relaksujesz, od razu do Adult Shopa idź, bo to mi się może przydać. Tutaj oczywiście hajs i tutaj jeszcze raz do Adult Shopa, bo świeżo po fajki poleciłyście, także luz. Czekaj, jeszcze raz, 10 koła aż już teraz potrafi zarabiać, wow. Mamy 16 tysięcy fanów, także nie głupie to było. Tutaj za bardzo zestresowana, okej. Nie ma problemu, odpoczywaj, Lasencio. Promo, kupujemy dwa ostatnie promo. I teraz już będę, jeśli mi się coś uda, to będę cisnął w ulepszenia. Jeśli mi się oczywiście, mówię, uda, nie? Kurde, no. I nie mamy niestety Fury żadnego, więc to troszeczkę do dupy. Piggy Bank też jest takie se. Żadna z tych opcji mnie nie satysfakcjonuje. A Water Sports, mam jakieś z Water Sports w ogóle, czy nie? Mam 700 parę. To taka trochę dupa w takim razie. No nie. No to jest słaby pomysł, żeby to w ogóle brać. Tutaj dwa razy więcej cigaretów i drinków. No z braku laku to już kup to, no już trudno. Fury kolejne, dobra. Która jeszcze nie ma rogów przyprawionych? Czekaj, ta jeszcze nie ma rogów, dobra. To masz od razu rogi. Ciśnij, a ty koszyk. Poczekaj. Tam ma już 3000 fanów, wow. To jest niezły wynik nawet. Tam ma 6000 fanów. Tam ma 3000. No całkiem nieźle jak dla dziewczyny, która tylko po faję biega. całkiem bym powiedział, nieźle. Dobra, ty na razie, bo będziesz szybciej kupować. Znaczy będziesz bardziej ogarniać wszystko. 16 tysięcy ona teraz zarabia, wow. Maximum capacity, no to ty leć po cigarety jeszcze raz. I zainwestujemy od razu w hardware. To chyba nie taki głupi pomysł. I teraz jeszcze co tu mogę? Tutaj no niedużo. Collect Studio, 25 tysięcy musiałbym wydać, żeby tutaj zarabiać hajs taki niezły. Co jest średnim pomysłem. 9 tysięcy maximum capacity. Come on! Poczekaj, nie mogą być... za 10 koła aż muszę to kupić. Dobra, to leć w to, fanów. No niestety, jak nie możesz nic innego, to leć fanów. Ty, nowe promo chyba teraz skoczyło, nie? Chyba tak, możemy nowe promo kupić. Poczekaj, nie invest, tylko w promo. O Jezu, aż po 15 tysięcy już teraz są rzeczy. Po 18 tysięcy! Dobra. Zaczęło się kuźwa robić poważnie i to mówię wam szczerze w tej chwili. Tutaj wbija, 16 tysięcy ona zarabia, wow. To jest naprawdę mój kuń od zarabiania hajsu. I to mu wam mówię szczerze.
czekaj, 30 parę, co ja mogę tutaj zainwestować? W zbieranie hajsu, bo teraz strasznie wolno ten hajs stąd zbieram. A teraz po 500 to już dwa razy szybciej. I lecimy w promo. Promo, za 18 koła na początku te rzeczy będę kupował, bo to są najdroższe i najbardziej znaczące chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Browsing, dobra, jeszcze raz. Co my tutaj mamy nowego? Piggy bank, no kurna, znowu dupa straszna. Dobra, bo potrzebuję dużo pieniędzy w krótkim czasie. Także musimy jakoś to wymyślić. Poczekaj. Jeszcze za bardzo zestresowana, dobra, ciśniesz. Co jeszcze mogę? Jeszcze jedną rzecz mogę wziąć. Dwa razy szybciej aktywności, no nie takie głupie. Tutaj hajs. Ajajajajaj. Piggy bank, no za bardzo mi się nie przyda. Albo między tymi dwoma rzeczami tylko się zastanawiam. Tak naprawdę. Kurde. Dobra, bo to jest chyba troszeczkę lepszy wybór. Poczekaj, komu by to dać? Tobie to dam, bo ty najwięcej hajsu zarabiasz, więc chciałbym, żebyś jak najszybciej to ogarniała wszystko. Hajsy, dobra, promo i teraz tak. 18 koła, 15 koła, 14 koła i teraz musimy zarobić mniej więcej 30 koła, żeby następne pokryć rzeczy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wysyłanie ich na samą tą sesję tam do tych fanów to jest w ogóle sens teraz to robić. Tak jakoś nie czuję sensu tego robienia tego. Szczerze. Być może to tylko ja, ale tak jakoś dziwnie, dziko. Dobra, all done. 20 koła ona teraz zarabia. Z takiego tego. Kurde, no nie mam tych rogów znowu. Ale nie, ciekawe, czy jakiegoś limitu od góry nie ma na te rogi, bo to by było troszeczkę dupa, jakby to by było. Dobra. Dwa razy mniej stresujące. Wiesz co, weź tego bongosa sobie i weź... Tak, ciebie. Dwa razy mniej stresujące to będzie troszeczkę lepiej. Czekaj, 7000 fanów. A ty... Dam ci to i lecisz do hotelu teraz w tym momencie, bo to jest chyba nie taki głupi pomysł. 11, kurde. Dobra, niech będzie. I ty leć, masz to w ekwipunku. Idź do hotelu. Ciśniesz, dobra. Jest hajs, bardzo dobrze. Poczekaj chwilę, bo zaczynam się gubić. Okej, wszystkie promo wykupione, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to nie taki głupi pomysł. 27 tysięcy mamy. Do 100 tysięcy to nam sporo brakuje, ale co by nie było, i tak całkiem nieźle wbiliśmy wszystko, także nie wydaje mi się to głupim pomysłem. Czekaj, może by teraz zainwestować w capacity. O, dwa razy w capacity. Bo teraz więcej będzie w stanie zarabiać hajsu na jednym posiedzeniu, na raz. Dobra, jeszcze raz, 23 tysiące, wow. Ona naprawdę zbiera konkretny hajs w tej chwili. I bardzo mi się to podoba. 3 days left. No już niewiele czasu zostało, już tylko 3 dni zostały do końca. Czekaj, może faktycznie tej bongo jeszcze jedno. Może by... Ty już jedno masz. Poczekaj. Która ma tu najwięcej fanów? Tobie nie można. Tobie można. Dobra, mniej stresujące będą, czemu nie? I tak, była już wypłata, tak? Z tego co widzę, to była. Także można już w promo inwestować. 30 parę tysięcy! Boże, jakie to jest drogie teraz! O, wow! Nie wiem, czy mi się to podoba, szczerze mówiąc. Bo naprawdę dużo, strasznie dużo hajsu kosztują te reklamy. Ja wiem, że to dużo daje fanów, ale zobaczcie, jakie tu są liczby. Już to powoli zaczyna przerastać mnie, delikatnie. Wow, po prostu wow, za bardzo zestresowana. No to minus stres. Dawaj, bo ty jesteś moim czarnym koniem tych zawodów. Jeszcze jedno możemy wybrać. No i znowu nie to, co bym chciał. Dobra, subscribe. Może by... Ty już masz zapełnione, kurde. No to tobie dam to subscribe. O. Nie mogę. Ty masz już chyba tą poduszkę. Tak, masz tą poduszkę. Poczekaj, to komu mogę to dać? Tobie nie mogę. Kurde, nie mogę już im. To na razie się muszę wstrzymać, na to wychodzi. Ze wszystkim. Dobra, promo. 43 koła, dobra. Browsing jeszcze raz. Za bardzo zestresowane, jak mnie to denerwuje. Dobra, co my tu mamy? Piggy bank, o Jezu. Żaden wybór. To jest żaden wybór, naprawdę. Water sports. No może to jest jakiś pomysł w zasadzie też.
Mniej stresujące, piggy bank. Dobra, niech będzie to water sports. Może którejś z nich to dam. Tutaj nie mogę tej poduszki nikomu dać, ale mogę tobie dać water sports. Dzięki temu troszeczkę sobie podbijesz fanów. Nie głupie. Tym bardziej, że chyba żadna tutaj... A idź tutaj w takim razie, czemu nie? I ty idź, 30 tysięcy już zarabia. Dobre. Zestresowana, to idź odpoczywaj. Dobra, pieniądze. Jak najbardziej pieniądze. Ty jesteś wolna. Także jedziesz, bo ty masz, jakie masz umiejętności? Masz piątkę i trójkę, więc w zasadzie one są też dosyć nieźle ulepszone. I z tego też powodu... Poczekaj, cam show, a może by ci dać... Poczekaj, ty subscribe masz, to może polecisz z tym. Bo dzięki temu będziesz też fanów zbierać, także nie głupie. Dobra, mam 100 tysięcy. Powinno to chyba wystarczyć na jakieś takie większe i mniejsze wydatki. Dobra, czekamy, czekamy, aż te 30 parę koła wleci. Dobra, jakie mamy promo? Te mamy promo, okej. Okay. Teraz ty, oczywiście w pieniądze, bo co innego. Dobra, bo zaraz mi się skończy doba, a to nie jest wcale dobry pomysł. Więc chciałbym jeszcze w promo zainwestować, jak mam. Dobra, tak. I czekaj, jest... Co mi najwięcej przyniesie? Co mi najwięcej przyniesie? Bo nie mam hajsu na wszystkie, więc muszę niestety improwizować trochę. Dobra, ostatnie. To. Dobra, nie kupiłem tylko jednego, więc w zasadzie czuję się trochę rozgrzeszony. Pójdzie. Teraz straciłem, ale nie aż tyle, także spokojnie, spokojnie. Shopping basket. Czy to mi się przyda teraz w tej chwili? Bandage. Poczekaj. Których mam tutaj? O, thick ass ma w tym momencie jak najwięcej tych. Najwięcej... No i totalnie, zobaczcie, totalnie się zmieniły tutaj... Totalnie zmieniły się wszystkie preferencje, bo zacząłem te reklamy kupować i dlatego to się wszystko zaczęło totalnie zmieniać. No jest inaczej, jest totalnie inaczej niż było. Ojej, zaczyna się mi robić gorąco. Czekaj, thick ass. A może by je trochę powymieniać, szczerze? Powymieniałbym je teraz. Bo z tego co widzicie, to nie do końca działa tak jak powinno, w sensie... Fit, no zobaczcie, totalnie inne dziewczyny tutaj trzeba teraz zatrudniać. Cake farting mam 0, squirting też mam 0, ale całkiem dużo fanów jest, więc w zasadzie wziąłbym i wrzucił którąś, bo czekaj, ta ma 5, ta ma 7, czy któraś ma na przykład, bo która tu ma najmniej, 7, 6, 15, tak, ma ta, czy któraś ma więcej z tych niezatrudnionych? Ta ma więcej, czyli ja w zasadzie bym sobie wymienił tak, bo ta ma 7, ta ma tylko 6,15, dobra, teraz która ma najmniej? 7,32, ale żadna nie ma więcej, także muszę tutaj niestety się obejść smakiem, ale tą wymieniłem, bo nie było po prostu sensu, mogę to jakoś wyjąć, komuś to dać, czy nie? A mogę tylko wywalić. Nie mogę tego komuś przekazać. No to trochę dupa w takim razie. No ale dobra. Niech będzie, zostawmy to, niech to tak będzie jak jest. Co prawda trochę tu straciłem, ale już niech będzie. Bo teraz chyba więcej będę hajsu zarabiał, nie? Bo teraz jak te tutaj wysłałem, 19 tysięcy ta zarabia 18. Tak, to był dobry pomysł. Dobra, teraz musi chyba polecieć accounting aż 50 tysięcy, dobra. Musimy to accounting wziąć, bo strasznie dużo mi teraz schodzi na zbieranie hajsu, a to jest zbyt dużo, naprawdę zbyt dużo. Także zainwestujemy w accounting, następne za 100 tysięcy jest, Boże kochany. Ach, dobra, 20 koła równo zarabia. 19, dobra, ty pójdź w drinki od razu. Dawaj. Ty 14, dobra. Która tu ma wolne miejsce? Ty nie masz wolnych miejsc. Ty masz wolnego miejsca dużo. Dobra. To ci możemy wczepić różne rzeczy w takim razie. Czekaj, promo. O Jezu, jakie te promo są faktycznie, kurna. No. Są spore. Dobra, ale mogę ci tylko jedno takie wziąć. Kurde, źle, że dałem to. Dobra, wrzucę ci dwa takie rzeczy. Dwie takie rzeczy, to... I zaraz pójdziesz jeszcze do hotelu, żeby załatwić pewną sprawuchę dla mnie. Tak się teraz zastanawiam, bo ta nie ma koszyka. Może zamiast ją, to by wrzucić kogoś innego, taką też jakąś lasyncję, która ma sporo fanów. A może poczekaj, bo ona ma 7,21. Czy któraś ma więcej? W zasadzie dobra. To teraz od latania po cigarety będzie tylko ta. Ona ma 1,8, ta ma już więcej fanów. No ale nie, ta będzie latała po cigarety, bo ona ma koszyk, także nie taki głupi pomysł.
tamta wróci z Adult Shopa, zaraz ją wrzucę gdzie indziej. Jak tutaj promo? 70 parę, 157 tysięcy mam, dobrze. Dobrze idzie, dobrze idzie. Okej, okay, jeszcze te 3 promo trzeba będzie kupić. 50 tysięcy zaraz dobijemy. I ty może iść za bardzo stresowana, okej. Okay. Powinienem mieć jeszcze te kobity bardziej rozwinięte, no ale i tak mówię, nie jest i tak źle. Bywało gorzej, szczerze, bywało gorzej. Czekaj, water sporty, komu mogę water sporty dać? Tobie mogę dać water sporty, dzięki temu będziesz miała więcej fanów, dobra. Cake farting też może być, dobra. Ile masz fanów? 9... Wow, dobra, okej, okay. to zadziała, mam nadzieję, że to zadziała, to co ja tu zrobiłem. Wydłubałem, czy możemy w coś zainwestować? Czy się w ogóle opłaca w coś zainwestować? Raczej wątpię. Które są najdroższe? Najwięcej fanów mi to przyniesie. Teraz na drugim miejscu tamte, kurde, dobra. Jeszcze chwila. Nie, moment. Dobra, bo zaraz mi znikną oferty. Dobra, bo już to jest ostatnia prosta, więc tobie teraz to daję. Okej, okay, teraz jakieś promo mogę? No nie mogę żadnych promo, kurde. Za mało hajsu, dobra. Final day, słuchajcie. Został mi ostatni dzień, mam 54 434 fanów, więc nie jest źle, naprawdę. Chyba do tego ostatniego stadium potrzeba było 100 tysięcy, nie? Tak mi się przynajmniej... A może więcej? Nie pamiętam już w każdym razie, ale... Jesteśmy na całkiem niezłej drodze do uzyskania chyba niezłego poziomu. Trochę się zacząłem bardziej spinać. To już jest ostatni dzień. Teraz ta doba zadecyduje o tym, ile będziemy mieli finalnie fanów. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Postaram się zrobić wszystko. Kończę w tym miejscu odcinek, żeby ten finalny odcinek był duży. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna istotna rzecz jest taka, że zastanawiam się, bo teraz wiem więcej trochę o tej grze, czy by nie nagrać odcinka bonusowego, takiego jakbym pograł poza nagraniem i bym po prostu wam pokazał sam ostatni dzień w bonusie, ile bym dostał fanów, jakbym stosował wszystkie te rzeczy, które wiem, nie? Wszystkie te rzeczy, które wiem teraz, stosowałbym od zera, od początku. Co by się stało? W sensie, do jakiego pułapu bym był w stanie dojść? Nad tym się zastanawiam. I chyba zrobię taki bonusowy odcinek. Nie wiem, czy on będzie wrzucony łącznie z tym finalnym odcinkiem. Zobaczę, jak się wyrobię. Ale... wydaje mi się, że to nie taki zły pomysł, także możecie dać znać, co o tym sądzicie. Wydaje mi się, że to jest jakiś tam plan. I co? I w następnym odcinku kończymy naszą misję, która i tak nie poszła tak źle finalnie, bo na początku dzisiejszego dnia miałem około 11 tysięcy fanów czy coś, teraz mam 5 razy tyle, także liczba wskoczyła niezła. Prawdopodobnie jeszcze gdybym tak ze 2-3 dni miał, to może i bym do tych 100 tysięcy dobił, nie wiem, ale może by się udało. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!